Jesteśmy na bulwarze filadelfijskim. Pan się nie obawia, że społeczeństwo w którymś momencie powie, ci cholerni archeolodzy, przez nich nie można nic zrobić na tym bulwarze. To jest ten wykop, który teraz ma być badany. Miasto szuka wykonawcy. Najpierw było 6 tygodni, powiedziano, ludzie mówią, to jest niewykonalne. Teraz jest 10 tygodni. Tu chodzi o pozostałości klasztoru Świętego Ducha. Na środku ulicy to znaleziono. Jak pan to komentuje? Pytanie podstawowe. Czemu te badania mają służyć? No właśnie. I jeżeli my mamy te warstwy i te nawarstwienia historyczne, archeologiczne zachowane, które funkcjonują na tym obszarze od kilkuset lat, to w momencie, gdy prowadzimy proces inwestycyjny, zawsze musimy sobie zadać pytanie, czemu dane badania wykopaliskowe mają służyć, ponieważ archeologia ma to do siebie, że już w założeniu własnym metodycznym jest nauką niszczącą. Jednokrotne przebadanie czy wyeksplorowanie, mówiąc językiem archeologicznym, tego miejsca jednoznacznie totalnie nam zburzy czy też zniszczy system, który jest nieodwracalny. Dlatego też w przypadku archeologii jest tak, że źródła archeologiczne, które są powszechne w takim obszarze jak Toruń, czy też każda inna struktura miejska, zabytkowa czy historyczna, powinny być chronione, a w przypadkach szczególnie uzasadnionych dopiero rozpoznawane. Dzisiaj archeologia to nie jest tylko i wyłącznie metoda odkrywkowa, czy metoda wykopów szerokopłaszczyznowych, ale dzisiaj archeologia to jest także rozpoznawanie przy pomocy tak zwanej nieinwazyjnej archeologii, gdzie mamy georadary, które są elementem niezmiernie ważnym i niezmiernie istotnym, ale nie niszczącym. To, co nie należało tego wykopywać w ogóle? Trudno mi na to pytanie odpowiedzieć, widząc tylko to zdjęcie przed chwilą, bo też, żeby nie było wątpliwości, ja wcześniej nie miałem kontaktu z tym obszarem. Natomiast zastanawiam się, po pierwsze, czemu te badania mają służyć, bo jeżeli mają służyć tylko i wyłącznie zaspokojeniu naszej ciekawości badawczej, to stanowczo bym tego nie odkrywał.